wykształcenie nie zawsze idzie w parze z wykonywanym zawodem, czego sam jestem doskonałym przykładem. Studiowałem nauki polityczne, czyli z zawodu jestem politologiem. W pracy natomiast odpowiadam za produkcję. Można zatem powiedzieć, że jestem humanistą, który na co dzień zajmuje się rzeczami bliższymi inżynierowi. Podobnych przypadków spotkałem w swojej karierze już wiele. Dla współczesnego pracodawcy, zwłaszcza tego rekrutującego wśród ludzi młodych, często bez doświadczenia, najważniejsze jest bowiem to, by potencjalny pracownik był ambitny, zmotywowany i potrafił szybko się uczyć. Cechy takie jak wszechstronność, zdolność do adaptacji, komunikatywność czy znajomość języków obcych to niepodważalne atuty na dzisiejszym dynamicznym i coraz bardziej globalnym rynku pracy. Aby móc realizować projekty dla naszych klientów, mamy specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie, organizację procesów zakupowych, produkcję i jakość. Dlatego do naszych zespołów szukamy osób otwartych na zmiany. Osoby te powinny szybko adaptować się również do nowych warunków. Valeo to ponad 90 tysięcy pracowników porzuconych na 5 kontynentach w 32 krajach. Wyobraźmy sobie, że oni wszyscy pracują indywidualnie. Co by wynikło z takiej pracy? Według mnie dobrym słowem, które to opisuje, jest chaos. Tak naprawdę tych 90 tysięcy pracowników tworzy na co dzień setki, a może i tysiące małych lub większych zespołów. W tych zespołach spotykają się ludzie z różnych kultur, krajów, mają różne doświadczenie zawodowe, różne umiejętności i cechy charakteru, które odpowiednio połączone stanowią siłę zespołu, który jest w stanie rozwiązać każdy problem. Policzyłam, że odkąd ukończyłam studia 27 lat temu, wykonywałam 8 zawodów. Jestem magistrem filologii romańskiej. Byłam nauczycielem języka francuskiego i języka włoskiego, pracownikiem naukowym, tłumaczem, dziennikarzem, a odkąd trafiłam do przemysłu, do korporacji, pracowałam jako specjalista do spraw zakupów, następnie jako menadżer działu zakupów, potem organizowałam i prowadziłam szkolenia, a teraz jestem dyrektorem działu zarządzania zasobami ludzkimi i to jest mój 8 zawód. Zawód, którego uczymy się w szkole czy na studiach, to określony zasób wiedzy i określone umiejętności. Zawsze, jeśli tylko chcemy, możemy zdobyć nową wiedzę i nowe umiejętności. Współczesny świat daje nam ku temu wiele możliwości. Ważne, aby rozpoznać swoje mocne strony i je rozwijać, a także obserwować rynek pracy, zmiany na nim zachodzące i starać znaleźć się na nim najlepsze, najwłaściwsze dla siebie miejsce. Bardzo ważna jest umiejętność pracy w zespole. Taka gra do jednej bramki. Regularnie rozmawiamy z pracownikami o tym, co chcieliby robić w przyszłości. Staramy się pogodzić ich oczekiwania z potrzebami firmy. Opracowujemy indywidualne plany rozwoju kariery, organizujemy szkolenia, pomagamy pracownikom finansować studia podyplomowe czy kursy. Oprócz tego jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. Każdy pracownik zawsze może liczyć na pomoc bardziej doświadczonego kolegi z nowego zespołu czy też przełożonego. A Ty jak odnajdziesz się na dynamicznym rynku pracy? Poszukaj odpowiedzi na to pytanie podczas dzisiejszej lekcji, na którą serdecznie zapraszamy.